Nazywam się Kamil Schindler. Jestem starszym zboru Kościoła Nowe Narodzenie w Tarnowskich Górach. Otrzymałem słowo prorocze i wierzę, że jest ono od Boga, dlatego jestem tutaj, aby podzielić się z wami tym słowem. Patrzę na Polskę i widzę, jak ten kraj jest daleko ode mnie. A państwo to jest kluczowe w moim planie, który rozpisałem dla zbawienia całych narodów. Pomimo niewielkiej, rozproszonej grupy moich dzieci, te nieraz dokonują wielkich rzeczy, bo ja na to pozwalam. Wielu jest jednak pośród was, tych, którzy są zwykłymi łgarzami i zwodzicielami, którzy wiodą całe rzesze ludzi na zatracenie. Dlatego uderzę w Kościół, jeśli pasterze oraz ich pomocnicy się nie nawrócą. Poróżnię ich między sobą, a ich stada rozproszę wśród tych, którzy są godni swojej służby. Moich przeciwników natomiast powiodę na duchową pustynię, z której naprawdę ciężko będzie im powrócić. Jeśli słuchasz tych słów i to o tobie mowa, to przypominam ci, że jeśli nie porzucisz zachłanności, kłamstwa i pychy, nie możesz być moim pracownikiem. Ja oczekuję uczciwości, czystości i całkowitego odrzucenia zła w twoim życiu. Widzę też sporo bezpańskich owiec, chodzących to tu, to tam. Wciąż szukają pasterza, choć zapomniały, kto pierwszy je nakarmił. Pasą się jednak nie w kręgu lokalnej zagrody, lecz cały czas skubią trawę na dzikiej łące. Dla nich powołam nowych pasterzy, którzy ogrodzą bezpańskie pastwiska i będą się nimi opiekować. Szykujcie swoje serca. Bądźcie gotowi do nowych zadań, porzućcie wszystko, co złe, albowiem ja czuwam i objawię wam w swoim czasie to, co konkretnie zamierzam wobec każdego z was. Jak już mówiłem, wierzę, że jest to od Boga i proszę wszystkich, którzy odsłuchali tych słów proroczych, tego przesłania, aby rozsądzili je w swoich sercach. Amen.